Kutnia, czyli łodziom po morzach nauczania papieża Franciszka. Odcinek 8. Kadłub, czyli o podstawach budowy. Zaprasza ksiądz Piotr Tarabasz. Szczęść Boże, witajcie w ostatnim już odcinku naszej szkutni, czyli spotkania z nauczaniem papieża Franciszka zawartym w jego encyklice Fratelli Tutti. Dzisiejszy odcinek, jak możemy się tego spodziewać, będzie z jednej strony trochę podsumowującym to wszystko, co zdążyliśmy sobie już powiedzieć o nauczaniu papieża Franciszka w tej encyklice, ale jednocześnie będzie nas wprowadzał już w konkretne zastosowanie tych treści do naszego życia. Będzie takim zaproszeniem do tego, aby żyć tym, co usłyszeliśmy, co przeanalizowaliśmy. Niewątpliwie trudno jest podsumować tak bogaty tekst, jakim jest encyklika Fratelli Tutti. Trudno w jakimś jednym zdaniu czy idei streścić to wszystko, co jest powiedziane. Tym bardziej trudno jest opracować czy wskazać tylko na jakąś jedną myśl do zastosowania, która byłaby aktualna i która by nam pomogła wprowadzić w życie to nauczanie. Niemniej jednak chciałbym w dzisiejszym odcinku spróbować taką myśl zaproponować, po to, żeby te nasze rozważania nie były jakimś suchym analizowaniem treści, ale rzeczywiście coś w nas zmieniły i do czegoś zaprosiły i sprawiły, że nad czymś rzeczywiście będziemy pracować. Jedną z takich myśli, która nieustannie przewija się przez ten dokument, jest takie zaproszenie papieża do tego, aby nie traktować tego wszystkiego, co on mówi, tylko i wyłącznie jako ogólnej idei czy pobożnego życzenia, a tym bardziej jako wezwania do polityków czy ludzi odpowiedzialnych za politykę światową. On nieustannie chce uświadomić każdemu człowiekowi, że zmiana zaczyna się w nas. Zmiana zaczyna się w naszym otoczeniu, tam gdzie żyjemy. I dzięki temu to od nas wszystko zależy. I myślę, że to jest to najbardziej praktyczne wskazanie. To znaczy mamy zacząć działać my. Nie szukać odpowiedzialnych gdzieś daleko, nie zrzucać tej odpowiedzialności na innych, ale wziąć odpowiedzialność w naszym życiu, w naszej rodzinie, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, gdzie działamy. Nie ukrywam, że bardzo poruszyło mnie jedno zdanie, które znajduje się konkretnie w punkcie 230 tego dokumentu. Mianowicie w tym punkcie papież mówi wyraźnie, że ludzkość, jeśli ma budować braterstwo i chce budować to braterstwo, to za przykład musi wziąć rodzinę. To znaczy to z rodziny mamy czerpać przykład tego, jak mamy budować życie w braterstwie i w miłości. Mówi papież: w rodzinach wszyscy wnoszą swój wkład we wspólny projekt. Wszyscy zabiegają o wspólne dobro, ale nie niszczą jednostki. Przeciwnie, wspierają ją, dodają siły. Kłócą się ze sobą, ale jest coś, co pozostaje nienaruszalne. Ta więź rodzinna. Kłótnie rodzinne kończą się zawsze pojednaniem. Radości i smutki każdego są radościami i smutkami wszystkich. To znaczy być rodziną. I teraz piękne i bardzo ważne zdanie. Gdybyśmy zdołali popatrzeć na przeciwnika politycznego lub sąsiada takimi samymi oczami, jakimi patrzymy na dzieci, żonę lub męża, ojca czy matkę. Jakże byłoby to piękne. W kontekście tego zdania zadaję sobie teraz pytanie takie bardzo osobiste. Czy nie jest przypadkiem tak, nie potrafię spojrzeć z miłością, życzliwością na drugiego człowieka, tego, który jest gdzieś w mojej okolicy, mieszka, żyje, na tego przeciwnika politycznego czy sąsiada? Właśnie dlatego, że w swojej rodzinie nie potrafię z miłością spojrzeć na moich bliskich. Skoro moje odniesienie do najbliższych jest miarą mojego odniesienia do innych, to może tu coś szwankuje. To może nie wykorzystuję tej okazji, jaką jest życie rodzinne, do tego, aby wzrastać w miłości. Bo to rodzina jest tym miejscem, gdzie uczymy się prawdziwej miłości. Te najbliższe więzi sprawiają, że uczę się prawdziwej przyjaźni i życzliwości. I chyba w tym miejscu możemy przyjąć wielkie wezwanie i zaproszenie papieża Franciszka. On mówi wyraźnie:
Jeśli chcemy, żeby to braterstwo polityczne, społeczne, o którym tak wiele mówimy, te pragnienia jedności i miłości społecznej się zrealizowały, to szkołą takich relacji i odniesień jest nasza własna rodzina. Jest nasza rodzina miejscem, gdzie będziemy uczyć się tych odniesień. Dlatego tak sobie myślę, jeśli chcemy wprowadzić w życie encyklikę Fratelli Tutti, to wszystko, co mówi papież, być może wystarczy zacząć od naszej rodziny, spojrzeć tam, zrobić sobie rachunek sumienia z moich relacji wobec najbliższych i z nimi. Może właśnie tam muszę uczyć się jedności, uczyć się szacunku, uczyć się akceptacji drugiego takim, jakim jest. Jeśli uda mi się to w rodzinie, to na pewno uda mi się to z sąsiadami, politykami i wszystkimi, którzy są bliżej lub dalej.